A w studiu już Przemysław Ślusarczyk, dyrygent orkiestry. Witam serdecznie, a także Mateusz Ropetowski, to jest muzyk, który również w Orkiestrze Politechniki Opolskiej występuje i będzie miał swój debiut niebawem na wodzie, ponieważ Szanowni Państwo, musimy tutaj zaznaczyć już na wstępie, że no nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się dzieje na zewnątrz, czy warunków atmosferycznych, no i niestety RZKW we Wrocławiu wydało decyzję, że jednak ten rejs nie może dojść do skutku jutro, ale jest już wyznaczony Nowy termin. Panie Przemku, podejmę proszę szczegóły. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Zapraszamy 11 czerwca o godzinie 17.00. Przekładamy niestety naszą imprezę. To już jest taki drugi raz. Cztery lata temu to samo nam się wydarzyło i po dwóch tygodniach płynęliśmy na rejsy. Pierwszy rejs o godzinie 17.00. Ja w ciągu najbliższych dni podam na stronie internetowej, jak i na Facebooku naszym oficjalnym, jak to będzie wyglądało, ale Prawdopodobnie zostawimy ten układ, który miał być, czyli najpierw długi rejs w stronę Groszowic, a potem rejs krótki po Opolu. Być może, że będzie jeszcze niespodzianka, ale nie zdradzajmy szczegółów. Ja wierzę, że ta woda opadnie do tego czasu i spokojnie barka będzie mogła przepłynąć. Miejmy nadzieję, u nas nie jest tak źle. Patrząc w stronę Wisły, tam jest znacznie gorzej. Jasne. Chciałam zapytać Mateusza teraz. Mateuszu, czy ty już miałeś okazję występować właśnie w tej niezwykłej reprezentacji, która płynie odrą i umila, myślę, że wszystkim tym, którzy odpoczywają nad tą rzeką, czas wolny? W takim wydarzeniu jeszcze nie miałem okazji mieć udziału i niezmiernie tego, niezmiernie tego wyczekuję, gdyż jest to na pewno niesamowite przeżycie. No ale tak jak mówiłem, jeszcze przeżyć tego nie miałem okazji. Ale już repertuar jest przygotowany? Nie, najbardziej. My od 10 miesięcy, tak jak neopolskie eksprezydenty, ćwiczymy, ogrywamy się na koncertach. W związku z tym mamy już listę 20 utworów, które chcemy zaprezentować publiczności. Nie tylko tej publiczności, naszym gościom na statku, ale również na bulwarach odżańskich. Czy są jeszcze w takim razie wolne miejsca? ponieważ chyba trzeba się wcześniej zapisać, żeby móc się, kolokwialnie móc załapać na ten niezwykły rejs. No niestety, gdybyśmy płynęli jutro, to tych miejsc nie ma, ponieważ na statku może znajdować się tylko maksymalnie 75 osób. To jest zdecydowanie mniej niż w polskim Ekspresie Dętym. Ale drodzy Państwo, proszę mniej więcej na 5-4 dni spoglądać na naszą stronę na Facebooka i pojawi się informacja. O wolnych miejscach. A jaka grupa muzyków będzie właśnie tam mogła wystąpić? My zawsze planujemy, odkąd pływamy statkiem Opolanin, tutaj to już jest sześć edycji, że na pokład może wejść około 40 muzyków i tak zwykle jest. Plus jeszcze jest nagłośnienie, niestety, sprzęt zabiera nam te parę miejsc. Tak więc około 20-25 osób, w, jako goście, mogą płynąć na tych rejsach, na każdym z rejsów. Panie Przemku, znamy się nie od dziś, i ja też miałam okazję płynąć właśnie w takim rejsie. I pamiętam, że pewnego razu złapała nas niesamowita burza, i, i to było niezwykłe przeżycie właśnie. Płynąć tym statkiem, i do tego jeszcze widzieliśmy te wszystkie pioruny. No, momentami było ciut niebezpiecznie, ale czy to jest właśnie ten rejs, który też Panu najbardziej zapadł w pamięć? Każdy rejs i każda impreza ma jakiś swoje opus magnum. No, tak jak Pani wspomina, rzeczywiście yy, niesamowite wrażenia akustyczne i, i aura, ale tak naprawdę w sumie imprezę też uważam za udaną. Chociaż no, trochę nasze instrumenty ucierpiały, bo ilość wody, która z niej później wyciekła, była porażająca. Zawsze jest taki element zaskoczenia, bo to są imprezy plenerowe. Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak w czasie Opolskiego Ekspresu dentego, kiedyś nam złapała taka wichura, że gdyby nie... E taki element, artefakt wręcz muzyków na tego typu imprezach, czyli klamerki do bilizny, to by wszystkie nuty latały w powietrzu. No proszę. Mateusz, a czy ty już miałeś okazję właśnie chociażby w Ekspresie dentym również zagrać? E, tak, już w tym roku miałem właśnie okazję zagrać w Ekspresie dentym. E, było to pierwsze moje przeżycie tego typu, gdyż nie mam jeszcze okazji grać w, te, w pociągu. Zwykle byłem przyzwyczajony do koncertów e, siedzących e, na salach czy, czy przy marszy. I muszę przyznać, że, że jest to wyjątkowe przeżycie. Móc razem z widzami, razem z pasażerami tego pociągu wspólnie grać, śpiewać i no, po prostu umierać im tą podróż. A pociągi już się poruszają płynnie. U nas i nie ma takiego momentu, że gdzieś tam kogoś zarzuci prawda, w trasie, tylko jest raczej spokojnie, swobodnie. Tak, i w samym konceptowaniu jest to niezmierna wygoda, gdyż no, nie przeszkadza nam to w grze. No to w takim razie zobaczymy, co to będzie na wodzie. Jak już dojdzie do tego fantastycznego dnia, Przypomnimy w takim razie, panie dyrygencie, 11 czerwca, tak? 11 czerwca od godziny... 17. Od godziny 17. Rejs po odrze z Orkiestrą Politechniki Opolskiej. Nie możemy się doczekać. No szkoda, że nie w tę sobotę. No, ale sami Państwo mogą zobaczyć, jak wielka rzeka teraz płynie. No, musimy to przeczekać. Bardzo dziękuję za rozmowę w dziękuję. studiu.